Brak szkieł ochronnych nad wodą może popsuć niejedną zasiadkę. Refleksy świetlne są bardzo widowiskowe, ale nasze oczy niestety ich nie lubią. Dlatego na wędkarskie zasiadki warto zabierać okulary przeciwsłoneczne. Na dodatek z dobrą polaryzacją. Sezon wędkarski w pełni, a lato w tym roku pokazuje swe najbardziej gorące oblicze. Po całym dniu na rybach wpatrywania się w toń wody przy takim słońcu nasze oczy dostają mocno popalić. W taką pogodę okulary słoneczne i duża butelka wody mineralnej to najlepsi przyjaciele wędkarza. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie blokują odblasków, natomiast soczewki polaryzacyjne są tak zaprojektowane, aby je kontrolować dzięki filtrowi, który wybiera rodzaj światła docierający do oka. Dzięki soczewkom polaryzacyjnym można obserwować otoczenie ze zwiększonym kontrastem i z wyraźnymi kolorami, ale bez ich przekłamania. Idealnie chronią oczy podczas silnego nasłonecznienia. Na szerokim światowym rynku jest kilku uznanych producentów, wśród nich Solano Fishing, którego przedstawicielem w Polsce już od ponad 10 lat jest firma Expert. Jeśli szukacie dobrych okularów polaryzacyjnych w cenie poniżej 100 zł, przy tym ładnie wykonanych i ładnie wyglądających, to oglądacie właściwy film. Obecnie w ofercie znajdziemy ponad 60 różnych modeli w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Wydaje się, że to oferta dla nawet najbardziej wymagających. A jeśli to nie wystarczy, to spieszymy dodać, że do każdej pary okularów producent dodaje gratis poręczne i ładne etui zapinane na zatrzask i wyposażone w karabinczyk. Wybierać możemy w dwóch rodzajach ramek. Są to okulary pełne i tak zwane zawieszki. Ramka pełna charakteryzuje się tym, iż otacza całe szkło, natomiast zawieszka tylko jego górną część. Taka konstrukcja przekłada się też na wagę. Modele te najczęściej są lżejsze. Okulary z pełną ramką są bardziej wytrzymałe i przylegają w całości do twarzy. Wszystkie te modele zostały wykonane z antyalergicznych materiałów o bardzo wysokiej jakości. Soczewki Made in USA doskonale blokują refleksy świetlne oraz szkodliwe dla oczu promienie UV, A, B i C do 400 Nm, co jest niezmiernie ważne podczas wędkowania. Bardzo popularnymi kolorami szkieł już od wielu lat są tak zwane lustrzanki, czyli szkła zewnętrzne wyglądające jak lustra, występujące w kolorach takich jak niebieski, czerwony, srebrny czy fioletowy. Nikt nie powiedział, że musimy ich używać tylko do wędkowania. Wszystkie modele szkieł, niezależnie od koloru, posiadają pełną polaryzację, czyli skutecznie blokują refleksy świetlne, odbijające się od różnych powierzchni, np. tafli wody, deski rozdzielczej czy szyby w samochodzie. Jak w dobry sposób połączyć jakość wykonania i cenę? To bardzo proste. Okulary Solano Fishing, dobrze użytkowane, posłużą Wam wiele sezonów, i to latem i zimą, naprawdę w wielu różnych sytuacjach. Ich ceny zaczynają się od 75 zł do 95 zł za sztukę.